Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportage Hybryda wersja GT Line w kolorze Blue Flame. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Sportage Hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 160 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 210 koni i co najważniejsze 350 Nm momentu obrotowego. Wersja GT Line z pakietem premium, z pakietem DriveWise Plus, z dachem panoramicznym i nagłośnieniem Harman Kardon. Kolor Blue Flame. Cena 218 400 zł brutto. Finalna, oczywiście uzależniona od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Tego osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. 585523636. Tymczasem obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska, bo to naprawdę ładna konfiguracja. Panoramiczny dach. Grill zarezerwowany dla wersji GT Line. Ładnie komponuje się z niebieskim. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, hamowanie autonomiczne. Aktywny tempomat dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu, kamera 360, system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Czyli można by rzec, że jest to samochód zdalnie sterowany. Procedura zawsze jest taka sama, najpierw trzeba samochód zamknąć, później przycisk hold i przycisk kierunku jazdy, w którym chcemy, żeby samochód jechał. Czujnik martwego pola, podświetlane klamki i wykończenie wersji GT Line. Pełna elektryka, wersja GT Line z pakietem premium w pełnej konfiguracji. Mamy tutaj dwie pamięci fotela, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, wielofunkcyjna podgrzewana skórzana kierownica, logo GT Line, drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, selektor zmiany biegów shift by wire, tryby jazdy, tryby terenowe, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, podłokietnik i tapicerka wersji GT Line z pakietem premium, skórzano-zamszowa, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany, wentylowany w elektryce. No i oczywiście logo GT Line. Skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją. Na skrajnych siedzeniach mamy ISOFIXy. Kanapa dzielona 40-20-40, czyli środek można również położyć lub wykorzystać podłokietnik. Kanapa oczywiście z regulacją kąta nachylenia oparcia. Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Sufit czarny. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga, składanie oparć. Ten pas trzeci to jest dla środkowego pasażera. Można tak tutaj o zabezpieczyć, żeby nie stukał. I fotel pasażera. Również wentylowany, podgrzewany. Deska miękka. Ambientowe oświetlenie, kolor oczywiście ambientu do ustalenia. Hybryda wersja GT Line AWD.
Stały napęd naprzód, dołączany napęd na tył, 210 koni, 350 Nm momentu obrotowego i cena, no praktycznie ze wszystkimi pakietami, nie ma tu jedynie elektronicznie sterowanego zawieszenia, 218 400 zł brutto. Cyfrowe zegary, więc grafikę zegarów można zmienić. Dwufunkcyjny panel. Aktywacja Kia Connect. Kia Connect to dostęp do internetu. Samochód wyposażony jest we własną kartę SIM. Internet na 7 lat opłacony z góry. To chyba trzeba będzie zresetować tym tutaj oto przyciskiem. Wszystko się zgadza. Kamera 360. Kamera przednia. Obraz z kamer pod lusterkiem. Lusterko fotochromatyczne. System e-call. I dach panoramiczny. Światło auto, czyli w tym trybie światła będą inteligentne, adaptacyjne. Tutaj system informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. Ładna konfiguracja. Tak się złożyło, że mamy tutaj akurat dwa GT Line przygotowane do wydania. Blue Flame i Orange Fusion. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.